Szczęść Boże, księdzu. Bóg zapłać. Dziękujemy, że ksiądz przyjechał do nas. Wreszcie, żeśmy się doczekali. Na zaproszenie Polaków. Właśnie. I chciałabym zadać księdzu parę pytań. A czy ksiądz uważa, że Polska jest zagrożona w dzisiejszych czasach, teraz? Tak, Polska jest zagrożona, Europa jest zagrożona, świat jest zagrożony. To zagrożenie zresztą trwa w ciągu wieków, chociaż przybiera różne postacie. Zagrożeniem jest dyktatura relatywizmu, jak ją określił Benedykt XVI. Zagrożeniem jest nihilizm, ideologie irracjonalne, nihilistyczne, przeciwne wierze, człowieczeństwu, wspólnotom, autentycznym wspólnotom, poczynając od małżeństwa i rodziny, aż po naród, aż po Kościół, rodzinę rodzin, wspólnotę narodu, wspólnotę przymierza z Bogiem. Zagrożenie jest materialne i zagrożenie jest duchowe przede wszystkim. Duchowe, moralne, porządku człowieczeństwa rozumianego jako obraz Boga w Trójcy Świętej, jedynego zawarty na mocy aktu stworzenia. W każdym człowieku, w każdej osobie ludzkiej, od poczęcia aż po wieczność. Jak ksiądz uważa, czy przedtem było tak samo? Czy to zagrożenie było zawsze, czy teraz jest większe? Nie, zagrożenia przybierają różne postacie. Było zagrożenie komunistyczne ideologią marksistowską, nienaukową, przeciwną wierze, bałwochwalczą. I jest zagrożenie, gdy marksizm, komunizm się przepoczwarzył i gdy nieraz ci sami ideologowie albo ich uczniowie, czy też potomstwo głoszą nowe ideologie, które jakby jeszcze głębiej niszczą człowieka, człowieczeństwo, wiarę. Tak, zrozumiem, że wnikły jakby do środka. Niedawno od środka bardziej, od środka. Mniej w formie otwartych, okrutnych, ludobójczych prześladowań. Owszem, zabijani są ludzie, którzy stoją na drodze nowego systemu, czy to totalitaryzmu w wymiarze lokalnym, polskim, europejskim, czy to globalizmu w wymiarze światowym. Działa seryjnie samobójca w Polsce, działają nieznani sprawcy, jest szereg morderstw, które nie mają na razie szansy wyjaśnienia ich i ukarania sprawców, odnalezienia sprawcy i ukarania ich, ale nie jest to takie masowe ludobójstwo, jakie dokonywało się w czasach komunistycznych, chyba że weźmiemy pod uwagę ludobójstwo aborcji i ludobójstwo in vitro i stopniowo przygotowywane ludobójstwo eutanazji. Tak, to ma wymiar Holokaustu, to ma wymiar ludobójstwa również, ale ono jest bardziej ukryte niż otwarte mordowanie prześladowców. Mordowanie prześladowanych, niż otwarte mordowanie prześladowanych przez prześladowców. Tak, mamy to właśnie tą demokrację, która jest może błędnie pojęta chyba. Czy to jest, czy w ogóle to można nazwać? Znaczy święty Jan Paweł II powiedział szereg razy, iż demokracja, która nie opiera się na prawdzie, przekształca się w jawny, a najpierw może zakamuflowany totalitaryzm, czyli mamy do czynienia z demokracją w drodze ku totalitaryzmowi, z demokracją w dużej mierze fasadową, pozorowaną, połączoną z głęboką pogardą wobec Boga i wobec człowieka i wobec wspólnot ludzkich. Tak. Pogardą, którą żywią także ci, którzy katolików udają, którzy są fałszywymi katolikami. Zewnętrznie wyznają wiarę Boga i zewnętrznie i wewnętrznie wiarę niszczą. No tak, ale w zasadzie to demokracja. Jeżeli demokracja nie jest jakoś zbudowana na nauce, na prawdzie, to staje się też bardzo groźna. No są pewne procedury demokratyczne, ale one mogą być na wiele sposób zafałszowane. Raz dlatego, że można ludzi tak ogłupić, że oddają swój głos w jakichś demokratycznych wyborach, ulegają złemu wyobrażeniu ludzi dobrych i dobremu wyobrażeniu ludzi złych. Czyli zły PR głoszony przez media wobec ludzi dobrych i
dobry PR głoszony przez media, media mętnego ścieku, czy głównego nurtu, jak się określa, wobec ludzi złych. A co, i co się ludziom, kto się ludziom podoba, kto się ludziom nie podoba. I głosuje się na zasadzie, że ten tam mnie się podoba, ten tamten mnie się nie podoba. Reakcje emocjonalne bardzo łatwo wzbudzić i skierować w złą stronę. No naturalnie, ale jak wytłumaczyć to, że rozdziela się życie od polityki? Polityka to życie. No właśnie. Polityka to życie społeczne, publiczne, narodowe, państwowe. No, pamiętam, jak w latach 70. polityką nazywano obronę życia dzieci poczętych i ktoś, kto się publicznie wypowiadał w obronie życia dzieci poczętych, bywał oskarżony o mieszanie się do polityki. No właśnie. Więc jeżeli nie wolno się mieszać do polityki rozumianej jako troska o życie, taką politykę trzeba wspierać. Trzeba wspierać politykę, która opiera się na prawdzie, która służy wspólnemu dobru i materialnemu, i duchowemu, dobru kultury, dobru tradycji, dobru ducha, ale także dobru ekonomii, słusznego zarządzania, szacunku dla ludzi, dla życia ludzkiego, odpoczęcia po naturalną śmierć. Więc taką politykę trzeba wspierać i to nie jest żadne mieszanie się do polityki, tylko jest to odpowiedzialność za politykę rozumianą właśnie jako troskę o dobro wspólne i o ludzi, odpoczęcia po naturalną śmierć. Natomiast hasło nie mieszać się do polityki bywa używane przez tych, którzy chcą zawłaszczyć politykę i chcą z polityki usunąć Chrystusa, usunąć Kościół, usunąć naród, usunąć wspólnoty autentyczne, wspólnoty ludzkie, międzyludzkie i bożoludzkie. I tym samym, jeżeli w polityce nie ma Chrystusa, no to kto jest diabeł? No, diabeł zajmuje puste miejsca, więc trwa w tej chwili detronizacja Jezusa Chrystusa i w Polsce, i w Europie, i na świecie, a ta detronizacja Chrystusa jest zarazem intronizacją księcia tego świata, czyli diabła i tych, którzy diabłu służą, podwykonawców demona. To w zasadzie z tego, co powiedziałem, powiedział, to człowiek, który nie interesuje się polityką, pół żyje, albo w ogóle nie żyje. Można... Starożytni Grecy, zatroskani właśnie o dobro wspólnoty zwanej polis, w starożytnej demokracji ateńskiej, ludzi, którzy nie chcieli się mieszać do polityki, w sensie nie chcieli brać odpowiedzialności za dobro wspólne, dobro miasta, dobro społeczności, nazywali idiotami, czyli nie mieszanie się do polityki było wówczas rozumiane jako idiotyzm. I warto to dawne, starożytne znaczenie słowa idiota, idiotyzm odnowić i zastosować do tych, którzy bezmyślnie, bezrozumnie szermują hasłem: Kościół nie powinien się mieszać do polityki, księża, a nawet i świeccy wierni nie powinni się mieszać do polityki, czyli pozostawić politykę podwykonawcom diabła. Podwykonawstwo rządu. Rząd decydować może tylko o polityce. No taki rząd mamy w tej chwili. Człowiek nie powinien się do tego wtrącać, absolutnie. Polsce i tak wygląda. Nie mieszać się do polityki, to znaczy dać wolną rękę ludziom złym, tak. Szkodliwym, złodziejom, albo tym, kłamczuchom, albo tym, którzy zabójcom, mordercom. A oni mają oczywiście w tym interes, bo diabeł i różne instytucje spod znaku demona płacą, i to nieraz dużo płacą, za posłuszne spełnianie owych niegodziwych poleceń, które są z piekła rodem. My tutaj żyjemy troszeczkę w oddaleniu. A jak to ja czuję bliskość. Ale ksiądz jest... Tam jest Polska, gdzie są Polacy. Tak, tak, tam jest Polska, gdzie są Polacy. To tak, my żyjemy Polską, to prawda, ale chciałabym usłyszeć księdza zdanie, jak się żyje tam, w środku. Polsce. Chodzi o życie wewnętrzne, czy nie, chodzi o życie nie, w Polsce? Nie, księdza, życie wewnętrzne to ja widzę. Na zewnątrz można widzieć to księdza, życie wewnętrzne, ale chciałam, jak w Polsce się żyje teraz. W Polsce jest coraz więcej biedy, coraz więcej ludzi zepchniętych na marginesy dna życia i w sensie ekonomicznym, i w sensie duchowym, i moralnym.
jest coraz większa rozpiętość między obszarem biedy i nędzy, a taką dziedziną, której bardzo się dobrze urządzili właśnie ci, którzy służą złu, którzy uprawiają politykę na zasadzie władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. Nigdy. Im się wydaje, że nigdy tej władzy nie oddadzą. Zresztą przyszłość ich za bardzo nie interesuje, po nas choćby potop. Przeszłość nas nie interesuje, wybieramy teraźniejszość i tutaj staramy się maksimum zysków osiągnąć z tych niegodziwych poczynań, które są znaczone kłamstwem, złodziejstwem, rozkradaniem dobra narodowego, rozkradaniem Polski. I znaczone są również takim duchowym zaparciem się wiary w Boga i w człowieka, duchową apostazją. A uprawiają to fałszywi katolicy, którzy bardzo lubią świętokradzką komunię świętą przyjmować, pierwsze miejsca w kościołach zajmować, gdy są jakieś uroczyste, prześwięte, udawać patriotów, pozorować patriotyzm, autentycznych patriotów, oskarżać o nacjonalizm, szowinizm, ksenofobię, antysemityzm, nietolerancję, fanatyzm, faszyzm. Faszyzm. To jest bardzo ulubione określenie kierowane wobec autentycznych patriotów przez patriotów pozorowanych, udawanych. No, takim znakiem udawanego patriotyzmu był na przykład w swoim czasie czekoladowy orzeł, prawda? Morzeł, bo Polak wszystko może, prawda? Może skonsumować tego orła i być bardzo zadowolony, bo się najadł. Ja mam właśnie takie wrażenie, że jak ksiądz wspomniał o tym orle czekoladowym, to mi się tak przypomniało takie wydarzenie w Polsce, jak że nie widzimy w ogóle, czy prezydent Polski ma rodzinę? Ma rodzinę. Bo wiem, że ma żonę, ale czy ma dzieci? Ma dzieci, ale tych dzieci nie widać. Nie wiem dlaczego. Jakby ukrywa swoją rodzinę. Być może członkowie jego rodziny są innego zdania w sprawach ważnych dla ojczyzny niż sam pan prezydent, który zaprzedał się złu i o ile w tym uczestniczą członkowie rodziny, o ile nie uczestniczą, mogłoby się okazać, gdybyśmy ich poznali. Nawet dobrze byłoby poznać dzieci pana prezydenta, no, wiedzieć, co się z nimi dzieje, gdzie one są, czym się zajmują, co myślą. No jest to jakaś tajemnica. No właśnie, jakaś to tajemnica, ukrycie się. Człowiek się przyzwyczaił, że jeżeli jest. Jest to człowiek jest, ukryty zresztą w swoim postępowaniu i swoim myśleniu. Przecież on pozoruje właśnie katolicyzm, pozoruje patriotyzm, a tymczasem staje się narzędziem działań przeciwnych patriotyzmowi, działań, które wyrażają niszczenie Polski. On niszczy Polskę, a potrafi się jakoś tak przedstawić, taki ciepły misio, takie nic, które owszem i po polsku za bardzo nie potrafi mówić i źle pisze po polsku, błędy popełnia, no ale ktoś sobie powie, no to swój człowiek, no mi się też jakieś błędy zdarzają i też nie za bardzo się po polsku wyrażam prawidłowo i ortografia zawsze była moim problemem w szkole, więc to jest takie równanie w dół, prawda, że jak się podoba takim ludziom, którzy są nieudolni, jakoś tak nieporadni, niczego nie umieją, przecież niczego nie umie, niczego nie potrafi, natomiast potrafi wykonywać pewne dyrektywy, które jemu są przekazywane, czy to przez jakieś czynniki znane polityczne ze wschodu, w jakiejś mierze i z zachodu, czy to jakieś czynniki ukryte, zakamuflowane. Więc on jest wykonawcą, prawda? On jest wykonawcą, bo sam, gdy chodzi o jego intelekt i jego zdolności, to niewiele sobie reprezentuje. Jego wiarygodność jest grubo poniżej zera. No. Tymczasem wielu ludziom się podoba. Takie nic. Można odnieść właśnie po przemowach, jakie ma. Nawet w takim głoszonym, że Polska jest wolna. Że pochodzimy w 4 czerwca wolność. No to on powtarza taką mantrę, no ale trzeba być bardzo pozbawiony rozumu, rozsądku i sztuki myślenia, żeby w tę mantrę uwierzyć.
Dziękuję bardzo księdzu za tą chwilę rozmowy i bardzo zapraszamy. Bardzo nam miło, że ksiądz przyjechał do nas. Bardzo dziękuję za wspaniałą gościnę na serce. Przy spotkaniach widziałam, że ludzie bardzo, bardzo chcieliby się przedłużyć te spotkania, tą rozmowę z księdzem. A chodzi o te wczorajsze panie, tak? Tak, tak, bardzo. Miłe. Dziękujemy bardzo za wizytę i zapraszamy bardzo serdecznie. Bóg zapłać, dziękuję. Bóg zapłać. Dziękuję.